Dziecięca Politechnika Opolska już ma 17 lat, jest to już kolejna nasza edycja i mamy, mało to powiem, nie tylko absolwentów dziecięcych, ale też studentów, którzy rozpoczynali u nas swoje zmagania takie trochę naukowo, zabawowe, fantazyjne, ale uważam, że to właśnie jest świetny czas, ponieważ jest to wiek 9-14 lat, gdzie właśnie rozwijamy te wszystkie pasje, zainteresowania, no i tak nazwijmy to hobby po prostu i akurat te dzieci z Politechniki Dziecięcej już do nas przychodzą na studia. I pamiętają te spotkania młodzieżowe, że dały im rzeczywiście ten impuls? Rozpoczynamy rekrutację, w której będą brać udział dzieciaczki właśnie 9-14 lat. No to są właśnie już, można powiedzieć, nasi za chwileczkę też absolwenci, ponieważ przechodzimy w kolejny projekt Młodzieżowej Politechniki, no i wreszcie na studiach. Młodzież, która przychodzi na studia, nawet kojarzy właśnie ten projekt, że oni pierwsze swoje gdzieś tam kroki rozpoczynali u nas na Politechnice. Także to myślę, że jest takim fajnym pokazaniem tego, że jednak dzieci chcą tej nauki, pasje, zainteresowania swoje rozbijać u nas na Politechnice Opolskiej. To oczywiście te lata doświadczeń Państwa też i możliwość modyfikowania pewnie też tych programów, które macie poza sobą i dopasowania ich też do absolutnej tej codziennej współczesności, tej aktualnej, bo ona w ciągu 10 lat mocno się zmieniła. Bardzo dopasowujemy, dlatego że młodzież się zmienia. Dzieci, młodzież jednak się zmienia troszeczkę. Chcą od nas coraz więcej, wymagania są coraz trudniejsze. My staramy się w tych wszystkich naszych wykładach robić połączenie nauki z praktyką. I to jest właśnie fajne, że dzieci mogą brać udział taki czynny, aktywny, po prostu zadają pytania, rozmawiają. Czasami jest nawet tak, że te pytania nas zaskakują, bo jednak trzeba się do tych dzieci troszkę dostosować, bo dzieciaki jednak zwiedzają świat. One wszędzie jeżdżą, one biorą udział w różnych aktywnościach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i też czasami nas zaskakują swoją taką właśnie fajną wiedzą. Nawiązujemy oczywiście relacje takie typowo dziecięce, ale no staramy się, żeby jednak zachować ten klimat akademicki, żeby te wykłady były no, naukowe, obsadzone naszymi pracownikami jak najbardziej, ale właśnie jest ten taki charakter trochę takich luźnych zajęć. Najbardziej interesujące jest to takie ciekawe, że dzieci mimo to, że są wiadomo motorycznie rozwinięte i ciężko usiedzieć, słuchają, notują, są bardzo aktywne. No, sama liczba 250 uczestników w każdej edycji, nawet czasami mamy, musimy dzielić projekt na dwie grupy, żeby się nam dzieci zmieściły, powoduje to, że my chcemy coś nowego wprowadzać. My patrzymy na te dzieci, no przecież też mamy kontakt z rodzicami, ponieważ mamy też wykłady dla rodziców, robimy praktyczne wykłady mobilne, więc dlatego tą właśnie taką atrakcyjnością przyciągamy dzieci, ale też pokazujemy, że nauka to też fajna zabawa, bo i krzyżówki też rozwiązujemy. No to teraz powiedzmy o tym, co będzie się działo tak naprawdę od dzisiaj, bo rozpoczynają się zapisy. Czego mogą się dzieci i młodzież spodziewać w tej najnowszej edycji? No mamy takich właśnie, chociażby jak tutaj jestem teraz panem redaktorem, mamy podcasty, będziemy mieć zajęcia też, znaczy takie w zasadzie pokazywanie różnych sposobów komunikowania się na przykład. W dziecięcej też będziemy mieć trochę takiej aktywności fizycznej, ponieważ na każdym z wydziałów no ktoś ma swoje jakieś tam pasje, zainteresowania. Wykłady polegają na tym, że wykładowcy z każdych z naszych wydziałów przychodzą po prostu na te zajęcia. Jest 6 wykładów, które trwają od właśnie października do kwietnia. No i też mamy, myślę, że na zakończenie bardzo fajną atrakcję. Mamy ciekły azot, czyli właśnie zamrażanie różnych produktów. To zawsze wzbudzało zachwyt u naszych najmłodszych słuchaczy Politechniki. No a takie właśnie zawsze rozpoczęcie, które też łączy się z klimatem akademickim, no to jest inauguracja, to jest właśnie w przyjęcie w poczet studentów naszych najmłodszych słuchaczy przez rektorów, czy właśnie przez jakąś kogoś z władz uczelni. Więc myślę, że to też jest takim pokazaniem, że to jednak jest ta akademickość. Wiele, wiele będzie się działo, bo tematy, które sobie dobieramy, to dotyczą poszczególnych wydziałów, żeby pokazać dzieciom, jakie są kierunki, jakie są wydziały na uczelniach, czym się mogą w przyszłości interesować. No, Politechnika ma 26 kierunków, więc naprawdę mamy się czym pochwalić i też zarazić młodzież do tego, żeby jednak się uczyła. Kto może wziąć udział w tegorocznej edycji, no i jak się do niej zapisać? Do dziecięcej Politechniki bierze udział, no biorą udział szkoły podstawowe, czyli dzieci w wieku 9-14 lat, no to tutaj jest bardziej apel do rodziców, bo jednak oni zapisują elektronicznie na stronach Politechniki Dziecięcej. Już jest link do rekrutacji. Na młodzieżową również zapraszamy. Jest to wiek 14-18. Mówię to 14-18, dlatego że czasami no, te rocznikowo sześciolatki też w tych szkołach są, a już 8 klasa to już naprawdę jest nasza taka dość rosła młodzież, więc też chętnie zapraszamy na tego typu zajęcia. No i też elektronicznie na stronach Młodzieżowej Politechniki Opolskiej.